Jak zwiększyć deficyt kaloryczny? Dzisiaj podam Ci trzy proste sposoby. Połowa talerza waży. Świetne źródło błonnika i od tego powinnaś zacząć każdy dzień, a gwarantuję Ci, że zjesz mniej. Spontaniczna aktywność fizyczna. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile kalorii możesz spalić, pracując w ogrodzie lub wybierając spacer zamiast jazdy samochodem. Post przerywany to prosta zasada. Jesz przez określony czas, na przykład 8 godzin, a przez resztę dnia pościsz. Gwarantuję Ci, że w oknie żywieniowym zjesz góra 2-3 posiłki i więcej po prostu nie dasz zjeść i dzięki temu unikniesz podjadania.